Cieszę się, że przyszliśmy dzisiaj na to miejsce. Każdy z nas, kiedy tak uwielbialiśmy Pana, to tak przyszło do mojego serca. Każdy z nas jest takim światłem. Czy wierzycie w to, że każdy z nas jest takim światłem Chrystusa? Jeżeli jesteśmy takim światłem tutaj, jesteśmy tym światłem, kiedy wykonywana jest służba Boża na tym miejscu, bo to, co dzisiaj wykonujemy, to, że tutaj jesteśmy, to, że się modlimy, że uwielbiamy Boga, że głosimy Słowo Boże, to chcę wam powiedzieć, w świetle Nowego Testamentu nazwane jest to służbą Bożą i służbą Bogu. To jest ta liturgeo, to jest właśnie to słowo liturgia, ale to słowo ma oznaczenie nie formę, ale służbę. My służymy Bogu. Po to też, aby inni mogli usłyszeć śpiew, mogli mieć tą możliwość, aby tutaj przyjść i powiedzieć, o, są jacyś ludzie, którzy wielbią Boga. Którzy poświęcają swój czas, aby tutaj być i oddawać chwałę Bogu. I to jest niesamowicie ważne, moi drodzy, że nabożeństwo, modlitwa jest ważna dla ludu Bożego. Bo w ten sposób usługujemy Bogu i usługujemy sobie nawzajem. I bardzo mi się podobało, nie wiedziałem, co Paweł będzie mówił w tym świadectwie. Tak jak sam powiedział, prosiłem go, żeby modlił się i powiedział to, co Bóg położył w jego serce, żeby podzielił się swoim świadectwem. To podobało mi się to prawie, że pod koniec jego wyznanie, na przekór tym siłom ciemności. Amen. Na przekór tym siłom ciemności, które chcą widzieć ciebie i mnie, pokonanego, zrezygnowanego, pobitego, bez nadziei, na przekór tym mocą ciemności, ty i ja możemy powstać i powiedzieć, że mamy zwycięstwo w Jezusie. Że nie należymy do przegranych ludzi. Chociaż czasami możemy czuć się, jak mówi apostoł Paweł, powaleni, pamiętacie? Ale jacy? Niepokonani, powaleni. Czasami jesteśmy powaleni, to prawda, ale niepokonani. Dlatego dzisiaj chcę mówić o człowieku, który odniósł zwycięstwo na przekór wszystkiego, który stanął naprzeciwko siłom demonicznym, siłom ciemności, aby odnieść zwycięstwo. I on jeden się nie bał. Chociaż wszyscy wokół drżeli i się bali, on powstał, aby wziąć zwycięstwo w imieniu Boga, któremu służył. I moi drodzy, musimy mieć tą świadomość, że żeby mieć zwycięstwo, my musimy powstać do tego zwycięstwa. My musimy chcieć wziąć to zwycięstwo. Będę czytał z pierwszej księgi Samuela, 17 rozdziału, ale tylko będę wybrane krótkie fragmenty od 1 do 4 wiersza i wiersz 45 tej księgi Samuelowej. Wtedy zebrali Filistyńczycy swoje wojska na wojnę. Zebrali się w Socho, który należy do Judy. I rozłożyli się obozem w Efes Damim, między Socho a Aseka. Saul zaś i wojownicy izraelscy zebrali i rozłożyli się obozem w Dolinie Dębów i ustawili się do bitwy, aby potykać się z Filistyńczykami. Filistyńczycy stali na górze z jednej strony, a Izraelici stali na górze z drugiej strony, a między nimi była dolina. Wtem wystąpił z szeregu filistyńskich pewien harcownik imieniem Goliat z Gad o wzroście 6 łokci i 5. I 45 wiersz mówi tak. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Moi drodzy, ta historia, o której czytamy, historia Goliata i Dawida jest nauczana na chyba każdej szkółce niedzielnej. Jest to piękna historia i dobrze jest, że to nie są jakieś tam, wiecie, historie, opowieści z tego świata, że tak powiem, bohaterów, ale jest, uczymy dzieci o Bożych bohaterach. O ludziach, którzy ufali Bogu, którzy położyli nadzieję i wiarę w żywym, prawdziwym Bogu. I takim bohaterem jest Dawid, takim bohaterem jest Gedeon, takim bohaterem jest Samson. I lubimy tę historię, ale możemy być pewni, że to nie jest historia o 5 kamieniach, które miał Dawid w swojej torbie. To nie jest historia o zwycięstwie przebiegłości i sprytu nad siłą.
ale jest to historia o tym, że ktoś, kto był słabszy, ktoś, kto nie miał szans, osiągnął zwycięstwo wobec tego, który wydawało się był nie do pokonania. Jest to historia o zwycięstwie mocy Boga nad tym, który jest naszym wrogiem. To jest o tym historia. I dobrze jest właśnie takie historie wspominać i mówić. Moi drodzy, kiedy czytamy o tej historii, Dawid może mieć 16-17 lat, jest młodym człowiekiem, ledwo co, pamiętacie, namaszczonym przez Samuela, aby był królem Izraela. Nie wiem, jak długo w tym czasie Saul już był królem. W sumie panował 22 lata, jak mówi Słowo Boże. Niektórzy nawet podają, że dłużej, koło 30 lat mógł panować Saul, a więc dość długi okres. I to jest początek życia Dawida i ten początek, kiedy Samuel przyszedł do domu Jesego i pamiętacie, jest pełen lęku i strachu. Starsi Betlejemu, do którego miasta przyszedł Samuel, aby namaścić Dawida, tam Słowo Boże mówi, wyszli do Samuela pełni strachu. Bali się, bo wiedzieli, że król ma swoje macki, że król Saul ma swoich ludzi wszędzie i bali się, że ktoś powie, Samuel przyszedł do Betlejemu i że Samuel będzie pytany, a może nawet zmuszony, po co tam poszedłeś? I Bóg mówi, powiedz, że poszedłeś złożyć ofiarę i zbierz rodzinę starszych i zbierz rodzinę Jessego i tam będzie człowiek, którego ja wybrałem, którego ja namaszczam na króla w miejsce Saula. I rzeczywiście on przyszedł tam złożyć ofiarę, ale przyszedł uczynić jeszcze coś więcej. I pamiętacie, Słowo Boże nam mówi o Dawidzie, że Dawid był najmłodszy. Jesse miał 8 synów i Dawid był najmłodszy. I kiedy przyszedł ten najstarszy Eliab, zjawił się przed Samuelem, Samuel zrobił podobne błędy, jakie my robimy. My oceniamy ludzi według wzroku. Patrzymy na wzrost, patrzymy na wygląd, patrzymy na twarz i mówimy Albo mówimy, to jest ktoś, prawda? Ja wiem, że nasza twarz dużo wyraża, nasze oczy dużo wyrażają, ale nie wszystko. Więc Samuel zobaczył Eliaba, przystojnego, wysokiego człowieka, podobnego jak Saul, król pierwszy, który był przystojny, wysoki, ponad głowę przewyższał wszystkich innych, pamiętacie? Mówi, to jest ten, którego Pan wybrał, a Duch Boży mówi do jego ducha, nie tego wybrałem. Bo Bóg nie patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Bóg patrzy głęboko w serce człowieka. Bóg patrzy dzisiaj w twoje i moje serce. My możemy różne rzeczy pokazywać na zewnątrz, ale Bóg patrzy głęboko w nasze serce. Kim ja jestem w moim sercu? Moi drodzy, to jest niezwykle ważne. Przed Bogiem nie da się tego ukryć. Jeżeli na zewnątrz ja coś wyrażam pozytywnego, a wewnątrz aż bucham złością, to nie myśl, że Bóg tego nie widzi. Bóg to doskonale widzi i to nas dyskwalifikuje, aby Bóg mógł nas w takim stanie używać. I tak przeszli następni, przeszło 7 i o żadnym Pan Bóg nie powiedział, to jest ten. Ja mówię tak, że chociaż Dawid otrzymał imię Dawid, kiedy się urodził Jessej, ojciec i matka nadali mu imię Dawid. Wiecie, co znaczy słowo Dawid? Mój umiłowany. Kiedy rodzi się dziecko, myślisz, jakie mu nadać imię. I czasami robimy to bardziej świadomie, czasami przez przypadek, czasami mamy jakichś ciekawych ludzi, których spotkaliśmy, mówimy, o, takie imię niech będzie miał. Ale sobie myślę, kiedy urodził się Dawid, Jesse tak patrzył z taką miłością na tego małego Dawida i mówi, damy mu na imię Dawid, mój umiłowany. Ale nie wiem, co się stało przez te 16 lat, kiedy Dawid dorastał, bo jakby widzę, że w tym domu ten umiłowany wcale aż taki umiłowany chyba nie był. Bo kiedy Samuel kazał mu zebrać wszystkich synów i on przedstawił wszystkich i nagle ta linia się skończyła, ciągle Pan nie wskazał, kogo wybrał.
Jesse nawet nie wpadł, że jeszcze ma umiłowanego. To jest ciekawe. Nawet nie pomyślał, że ma jeszcze jednego syna, który jest tam gdzieś i pilnuje wiernie owiec ojca. To nie wiem, jak te relacje tam się rozgrywały. Wiecie, co jeszcze wzbudza moje podejrzenia? Kiedy Dawid idzie tam na miejsce, gdzie toczy się walka z Filistyńczykami i spotyka się z Goliatem, tam jest takie ciekawe słowo. Zanieś swoim braciom ten ser i pułkownikowi więcej kawałków sera. No niech on tam ma wzgląd na moich synów. Niech nie wystawia ich, a tak od razu może na pierwszą linię. Daj mu więcej i swoim braciom daj i przynieś mi dowód, że to dałeś. Sobie myślę, o, Jesse tak do końca chyba nie wierzył Dawidowi, swojemu własnemu synowi. Coś tam było, oczekiwał dowodu. Po co w ogóle takie słowa powiedział? A więc niby umiłowany, ale coś tam do końca się nie tak układało. Samuel zapytał, masz jeszcze kogoś? Myślę, że musiał się zaczerwienić. No mamy jeszcze jednego takiego umiłowanego. Mamy takiego umiłowanego. No to go zawołaj, bo nie rozpoczniemy. I kiedy tam jest napisane, że Dawid był rumiany, był ładny, miał ładne oczy, ładnie wyglądał. Nie był taki wysoki jak Elia. Ale wyglądał całkiem nieźle. I Duch Boży mówi, tego mi namaścisz. Dawid jest kimś szczególnym. Oto ludzie w nim nie widzą potencjału, nie widzą w nim nic wielkiego, ale Bóg dostrzega w nim niesamowity potencjał. I Bóg postanawia go namaścić. I mówi, to będzie ktoś. Pamiętacie, jak Bóg mówi o Dawidzie, to jest człowiek według mojego serca. I rzeczywiście, kiedy patrzysz na życie Dawida, chociaż to nie jest życie zawsze w zwycięstwie nad grzechem, tam są wielkie upadki, ale ten człowiek w swoim życiu, w swoim chodzeniu z Bogiem nie poddaje się. Kiedy nawet wydaje się, że to już jest koniec, on w rozpaczy woła do Boga, nie odbieraj mi swojego świętego ducha. Tak więc Dawid zostaje namaszczony. Wróg w tym momencie, nie wiem jak długo czasu od tego namaszczenia upłynęło, on już przewinął się gdzieś tam o dwór Saula, króla izraelskiego. W każdym razie Filistyńczycy zaatakowali. To jest dokładnie to, co diabeł robi w stosunku do naszego życia. On próbuje wtargnąć i zająć, obrabować nas z tego, co Bóg nam dał. Tam jest napisane, oni weszli na ziemię izraelską. I wystawili najlepszego wojownika, aby potykać się z Izraelem. Bóg dał im tą ziemię, Bóg dał im błogosławieństwo, a diabeł przychodzi, aby cię obrabować z tego błogosławieństwa, z tego miejsca, w którym Bóg ciebie postawił, które ci dał. Dlatego w liście do Efezjan jest napisane, w tym kontekście duchowej walki my toczymy bój nie z ciałem i z krwią, ale z nadziemskimi władzami, zwierzchnościami na powietrzu. I tam jest napisane, nie wycofujcie się, stójcie, nie dajcie się wyprzeć. A wydawałoby się, że Filistyńczycy mają tak ogromną przewagę, no i ten Goliat, bo jego wzrost, o jakim mówi Biblia, to był wzrost około 3,5 metra wysokości. Ja mówię, gdyby tutaj miał stanąć, głowę miałby na dachu. Potężny człowiek, potężne uzbrojenie i tak dalej. Nie dziwi nas, że nagle, może z jednej strony nie dziwi nas, że cały Izrael, całe wojsko zgromadzone łącznie z Saulem, Biblia mówi, że oni widząc tego człowieka, tylko on wyszedł, tylko on stanął na czele, tylko on zaczął mówić przeciwko Bogu i Izraelowi, oni od razu wpadali w drgawki. I ja myślę, że jeden chyba się krył za drugiego. Prawda? Nikt nie jest w stanie pokonać tego człowieka, bo oni o czymś zapomnieli. Oni czegoś nie dostrzegali. W
w tej całej walce, a wierzę, że to była, że to jest obraz duchowej walki, którą ty i ja codziennie toczymy z tymi zwierzchnościami i mocami na powietrzu. I diabeł próbuje się tak napompować i pokazać nam, że to on jest zwycięzcą. I chcę, żebyśmy w to uwierzyli, że to on jest zwycięzcą. A Bóg chce tobie i mnie dzisiaj powiedzieć, że to on jest zwycięzcą. Że to nie tylko Bóg jest zwycięzcą, ale przez imię Pana ty i ja mamy darowane zwycięstwo. Że wcale nie musimy uciekać, cofać się i przeczekać chwilę. Może ten Goliat odpuści. Ale muszę wam powiedzieć, że diabeł nie ma zwyczaju odpuszczać. On zawsze chce więcej i więcej i więcej. Coś ci naobiecuje, coś ci powie, to wcale nie jest takie złe, albo inaczej, ty ciągle jeszcze to kontrolujesz. Tak jak w alkoholizmie. Ten jeden, ty kontrolujesz to. To, że musisz już codziennie pić, ale on ci mówi, że ty to kontrolujesz. Tak samo inne rzeczy. On nigdy się nie zatrzyma, jeżeli ty i ja nie damy mu odporu. Amen? Jeżeli ty i ja nie powstaniemy, tak jak Dawid w imieniu Pana i powiemy ani kroku dalej, nie ja będę uciekał, ale ty będziesz uciekał. Tak więc Dawid i ta cała historia jest historią duchowej walki, jaka rozgrywa się w życiu Bożego dziecka, w życiu Bożego ludu. Oto ten człowiek wyszedł i ośmielał się przeklinać Boga Izraela. Oto ten człowiek wyszedł i przeklinał lud Pana. Drwił sobie z nich. Wiecie, moi drodzy, Kościół może nie jest idealny, bo nikt z nas nie jest idealny. Każdy kościół, każdy zbór ma swoje plusy i minusy, ale nigdy nie ważmy się mówić przeciwko Kościołowi. Bo lud Pana, tak jak Słowo Boże mówi, tak Bóg mówi o Izraelu, że Izrael jest źrenicą jego oka. A więc musimy mieć tą bojaźń Pana, ten respekt, tą cześć dla Pana i dla jego ludu. Nawet jeżeli coś idzie nie tak, to powiem, o tak, Panie, przebacz nam. Ale żebyśmy nie zajmowali takiego stanowiska. I ten człowiek odważył się to zrobić. Słowo Boże mówi, że przez 40 dni on wychodził codziennie i swoją mowę wygłaszał, a cały Izrael się bał. Nie było ani jednego, który by powiedział, dość tego. Wiecie, że my czasami, albo inaczej, bardzo często musimy pewnym powiedzieć, koniec. Dłużej nie będę uciekał, dłużej nie będę się bał, dłużej nie będę przegrywał, dość tego. Powinniśmy mieć taką Bożą złość w sobie, złość na złego, złość na grzech, złość na przegraną. Dłużej tego nie będę tolerował w moim życiu. Nie pozwolę, żeby diabeł sobie drwił i naśmiewał się ze mnie. I tak dalej, i tak dalej. 40 dni, to jest według Bożego Słowa czas próby. 40 dni. Jezus 40 dni i nocy pości. Czas próby. Przechodzi czas próby. Izrael przechodził 40 dni pod górą Synaj. Czas próby. Łącznie z Mojżeszem. Jedni ten czas próby przeszli zwycięsko, inni ponieśli porażkę. Słuchajcie, ktoś kiedyś powiedział, że przeciwności, trudności, kłopoty pomagają nam się podnieść. A ja wam powiem, wcale nie. Trudności i kłopoty pomogą nam tylko wtedy, kiedy ty i ja zajmiemy właściwe stanowisko w tych trudnościach i kłopotach. Amen? Bo przecież możesz się poddać tym trudnościom i kłopotom i możesz leżeć i koniec. Możesz pójść na kompromisy w tych trudnościach i kłopotach, ale jeżeli w tych trudnościach i kłopotach pozostaniesz wierny Bogu i Panu, wtedy jesteś zwycięzcą. To wtedy Bóg szlifuje i umacnia twój prawy charakter. To wtedy stajesz się mocny wewnętrznie. Tylko wtedy. Automatycznie to się nie dzieje. Oto przyszła czas próby, 40 dni. Przez 40 dni nie znalazł się nikt, który by stanął naprzeciw Goliata.
Wszyscy uciekali łącznie z królem i przyszedł od Jessego umiłowany. I przyniósł te serki dla pułkownika i przyniósł to jedzenie dla swoich braci, ale oni już mieli do niego, że tak powiem, awersję. Wiecie, to namaszczenie go przez Samuela, ja myślę, to był taki początek. Może jeszcze wcześniej się rozgrywały pewne rzeczy pomiędzy tymi braćmi. Ale to namaszczenie. Czemu Bóg wybrał tego młodszego, a nie mnie? Tam jest, Eliab jest wyraźnie rozdrażniony. Przyszedłeś tu na przez szpiegi. Co ty tu w ogóle robisz? Właściwie my tu człowieku walczymy, a ty sobie tak chodzisz przy tych swoich owcach. No, oni walczyli, nie? Przez 40 dni stali i ani kroku do przodu i strasznie walczyli. Okazali wielką odwagę, nic z tego. Ale on mówi, co ty tutaj był rozdrażniony, poirytowany tym, że w ogóle Dawid, wiecie, bo już tak myślał, a znowu może Bóg coś wielkiego uczyni przez Dawida, a nie przez nas i co? Czasami jesteśmy zazdrośni, nawet o dobre rzeczy. I nie możemy kogoś znieść, bo kogoś Pan Bóg bardziej użyje. Kogoś Pan Bóg bardziej pobłogosławi. Kogoś Pan Bóg bardziej namaścił. Ale wiecie, jeżeli taką postawę zazdrości w nas będziemy podtrzymywać, to bardzo szybko staniemy się wrogami samego Pana. Rozumiecie to? Bo wtedy przeciwko niemu, to było już zaraz na początku, jak Bóg stworzył człowieka. Obaj bracia złożyli ofiary. Ale Kaina ofiara nie znalazła upodobania w oczach Boga. I wiecie, co się stało? Kain jest rozgoryczony, rozgniewany na Boga. Nie tylko na swojego brata, którego zabił, ale na Boga. To nas zawsze prowadzi w tym niewłaściwym kierunku. Ale mogę powiedzieć, Panie, pomóż mi cieszyć się tym, kim jestem, co mogę zrobić i chcę to zrobić jak najlepiej dla Ciebie. Nawet jeżeli użyjesz mojego brata 10 razy mocniej, niech tak będzie, niech jest błogosławiony. A więc tu jest ten element zaparcia się samego siebie. Radowania się, że Bóg użył kogoś innego, a nie właśnie mnie. Po coś tu przyszedł? Dlaczego tu jesteś? Ale to wszystko był Boży plan. I Dawid tak słucha, co ten człowiek mówi i jest poruszony do głębi. Mówi, co ten nieobrzezaniec mówi? I mówi, ja jestem gotów stoczyć walkę z tym człowiekiem. Ktoś powie, jest 16-latek, 17-latek. Mamy tu 16-17-latków? Ktoś jest? Troszeczkę starsi może niektórzy. Ale niektórzy są bardzo blisko. I mieć taką odwagę. Mieć taką determinację. Takie, kim on jest? Wiecie, jak, nie wiem, Dawid był niskiego wzrostu. To nie był nawet Eliab czy Saul, który o głowę przewyższał, żeby troszeczkę dorównać wzrostem Goliatowi. Nie był wysokiego wzrostu. A jednak on mówi, ja pójdę walczyć. Ja pójdę walczyć. Moi drodzy, chciałbym zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które pozwoliły Dawidowi pokonać Goliata. Czasami, wiecie, jest taki Goliat jest przed naszymi oczyma. To mogą być różnego rodzaju trudności, to może być brak pracy, to mogą być różne rzeczy. Jakaś sprawa, czym się zmagamy jako Boże dzieci i to urosło do rangi ogromnego Goliata. Mówisz, ja już nie dam rady. Tyle razy próbowałem i nie dam rady. Ja z jednej strony mogę powiedzieć, chwała Bogu, nareszcie. I czasami Pan Bóg musi powiedzieć, no chwała Bogu, nareszcie mówi, że nie da rady. Ja wiem o tym od samego początku, próbuję mu to uzmysłowić. On już próbował 30 razy i nareszcie stwierdził, że nie da rady. No szkoda, że dobrze, że jeszcze 30 kolejnych nie próbował. Dawid znalazł sekret do zwycięstwa. Wiedział, jak pokonać Goliata, jak rozprawić się z tym wrogiem, jak rozprawić się z przeciwnikiem, który jest dużo silniejszy od nas i sami nie mamy z nim szans. Moi drodzy, każdy z nas sam z diabłem nie ma szans.
On zrobi z ciebie tak. Nawet nie będziesz wiedział, co i jak. Jeden z pastorów mi mówił tak, kiedy uczestniczył w egzorcyzmach, kiedy miał do czynienia z uwalnianiem ludzi, kiedy wracał po takim egzorcyzmie do domu, mówi: Andrzej, przeżywałem tak niesamowitą presję, obecność sił demonicznych, że idąc drogą, skóra mi cierpła. Ale on był bezpieczny. On nie musiał się bać. Nigdy się nie cofnął. Nigdy się nie wycofał, bo wiedział, że z nim jest ten, który jest większy. I nie musi się bać. Ale gdyby był sam, jest przegrany. Dlatego nasza siła nie jest w nas. Nasza siła jest w tym, który zwyciężył diabła. W naszym Panu Jezusie Chrystusie, który rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. Pierwszą rzeczą, którą widzę w życiu Dawida, i to słuchajcie, to nie było tak, że Dawid sobie żył tak, jak sobie chciał żyć i nagle przyszedł na to pole walki i mówi: jestem gotów. Wiecie, to tak jakbym ja stanął na ringu, chciał się boksować z jakimś bokserem, zawodowcem. Nie? Idę i tam ktoś tam krzyczy, ja mówię, ja tam pójdę. No jakbym machnął raz, to ja bym, nie wiem, gdzieś w publikę tam poleciał, nie? Dawid miał siłę, która nie była fizyczną siłą, moc, która była w jego życiu obecna, zanim on tam przyszedł. Amen? To nie było tak, że on przez przypadek i mówi: o, to teraz. Nie, on był człowiekiem, który doświadczał Boga przy tych owieczkach. Kiedy, wiecie, te motylki tam fruwały, tam coś tam grał i układał pieśni dla Pana, on tam doświadczał obecność Pana. A kiedy przychodził lew i niedźwiedź, on mówi: o, to nic, jedna mniej na straty. Biblia mówi, kiedy lew czy niedźwiedź porywał owce, co on mówi? Ja biegłem za nim, ja chwytałem go za łeb, za paszczę wyrywałem tą owcę, a jak mi podskoczył, no to go... Wiecie, jak ważne jest, żeby to, kim jestem na co dzień. Nie kiedy... Słuchajcie, nie ma możliwości sposobić się do walki, kiedy nie jesteś już przygotowany do niej. Musisz być wyszkolony, wyćwiczony. Jak to się odbywa? Każdego dnia. Amen? Każdego dnia, moi drodzy, albo staję się mocny w Panu, albo przegrywam, albo się poddaję, albo rezygnuję, albo stoję mocno. Dawid miał doświadczenie, ale pierwszą rzeczą, którą Dawid, jego historia nas uczy, Dawid zawsze patrzył na swojego Boga. Nie patrzył na okoliczności. On widział lwa, on widział niedźwiedzia i rozum mu wyraźnie mówił: człowiek nie jest w stanie pokonać lwa i niedźwiedzia. To jest niemożliwe. Stąd niektórzy uważają, że Dawid doświadczał daru Ducha Świętego, daru mocy, cudów. Że przejawiał się, bo był namaszczony duchem, że ten dar się przejawiał. Możliwe. Możliwe. Ale jedno jest pewne. On nie pokonywał tego lwa i niedźwiedzia przez własną moc. Tak? Tam jest wyraźnie powiedziane: ja biegłem, a Pan dawał mi zwycięstwo, Pan dawał mi siłę i Pan sprawił, że pokonywałem. To jest tak jak przy tej bramie pięknej, ten uzdrowiony człowiek. Prawda? Mówią, nie, Piotr mówi: nie patrzcie na nas, jakbyśmy to własną mocą czy pobożnością uczynili. Ale stało się to przez imię Pana Jezusa Chrystusa. Jego mocą. Tak więc jest niesamowicie ważną rzeczą, czy w moim codziennym życiu, w moim codziennym dniu wysoko podnoszę jakby to światło Pana w moim życiu. Czy On rzeczywiście jest przed moimi oczyma każdego dnia? Bo kiedy przyjdzie czas zamieszania i walki, nie będziesz miał odwagi, aby stanąć przeciwko wrogowi. Bo nie doświadczałeś zwycięstwa i nie widziałeś Pana wcześniej w swoim życiu. Moi drodzy, kiedy czytamy o Nehemiaszu, który miał
było mu powiedziane, że mury Jerozolimy są rozwalone i miasto jest... Wtedy on mówi takie wspaniałe słowa, 4 rozdział, wiersz 14 Księgi Nehemiasza. Widząc zaś, że się boją, wystąpiłem i rzekłem do przedniejszych, do naczelników i do pozostałych ludu, nie bójcie się ich. Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i domy. Pana wspomnijcie. Inaczej mówi, popatrzcie na Pana. Wiecie, jest niesamowicie poruszająca historia Hiskiasza, kiedy król asyryjski posyła poselstwo i drwi sobie z Hiskiasza i mówi tak, powiedzcie Hiskiaszowi, królowi judzkiemu tak, niechaj cię nie zwodzi Bóg twój, na którym polegasz. Myśląc, nie będzie wydane Jeruzalem w ręce króla asyryjskiego. Oto ty słyszałeś o tym, co uczynili królowie asyryjscy wszystkim ziemią, postępując z nimi jak z obłożonymi klątwą, a ty miałbyś wyjść cało? Czy wyratowali je bogowie tych ludów, które wytępili moi ojcowie? Gdzież jest król Hamatu i król Arpadu i król miasta Sefarwaim i Heny i Iwy? Żaden z tych bogów im nie pomógł i twój Bóg ci nie pomoże. I wtedy Hiskiasz zrobił genialną rzecz. Wziął ten list. A gdy Hiskiasz przyjął z rąk posłów list i przeczytał go, poszedł do świątyni Pana i rozwinął go przed Panem. A potem modlił się Hiskiasz do Pana tymi słowy. Panie Boże Izraela, który siedzisz na cherubach, Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królów ziemi. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Skłoń, Panie, ucho swoje i słuchaj. Otwórz, Panie, oczy swoje i patrz. Przysłuchaj się słowom Sancheryba, które on przysłał, aby urągać Bogu żywemu. Prawdą jest, Panie, że królowie asyryjscy wygubili ludy ich ziemię i powrzucali ich bogów w ogień, lecz nie byli to bogowie, ale dzieło rąk ludzkich z drzewa i z kamienia, więc mogli je zniszczyć. Teraz więc, Panie Boże mój, wybaw nas, proszę, z jego ręki, a poznają wszystkie królestwa ziemi, że jedynie Ty, Panie, jesteś Bogiem. Kochani, jak ważną rzeczą jest, bez względu na to, co przechodzisz, przez jakie trudności, jakie problemy, aby pierwszą rzeczą, którą robisz, spójrz na swojego Pana, spójrz na swojego wybawcę, spójrz na swojego lekarza, spójrz na swojego Zbawiciela. Popatrz na Niego i zobaczysz, że On jest Panem, że On ma moc, że On króluje i jest na tronie, który jest nieporuszony. Wiecie, że tron Boży jest ponad wszystkimi. Jest nieporuszony. A więc Dawid nie widział Goliata. Znaczy widział go, no bo musiał go widzieć. Widział te 3,5 metra wzrostu, te bicepsy, tą siłę. Ale on patrzył jeszcze wyżej i widział Pana na tronie. I widział moc Pana. I mówi, mój Bóg dawał mi zwycięstwo wcześniej. Ja z Nim chodzę. Ja doświadczałem Jego mocy wcześniej. Teraz wyda w ręce moje tego nieobrzezańca. Stąd w sercu Dawida była wiara. Była ufność. To jest to, co Paweł mówił w swoim świadectwie. I mówi, może Bóg coś do mnie powie. I polegaj na swoim Panu, a nie na swoim rozumie. Powiesz Panu wszystkie swoje drogi, a On wszystko dobrze uczyni. Dawid widział Pana. Moi drodzy, diabeł chce, żebyśmy widzieli problem. Diabeł chce, żebyśmy widzieli i patrzyli, jaki on jest niby wielki. Ale Biblia nam mówi, że on jest pokonany. Rozbrojony. On ma siłę, ale jest pokonany. Jak lew ryczący chodzi wokół. Ale nie może ciebie dotknąć. Nie może ci nic złego uczynić, bo ty jesteś ukryty w swoim Panu Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. Gdy patrzymy na Boga, przez Niego, przez Pana, patrząc na problem, możemy widzieć zwycięstwo. A więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, co było u Dawida szczególnego. Ja myślę, że w związku, między innymi w związku z tym, Bóg tak powiedział, że Dawid jest według jego serca. Dawid cały czas starał się być blisko Boga. Nie tylko od święta. Wiecie,
To jest tragiczne, jeżeli chrześcijanie chcą być tylko chrześcijanami w niedzielę. No, to jest za dużo powiedziane. W okresie nabożeństwa. Ja pamiętam przed nawróceniem, jak chodziłem do kościoła. Jaka była moja motywacja? Byle szybko i mieć spokój. Tak było. Pomimo całej mojej religijności, byle szybko, najlepiej w czas rano, żebym miał dzień cały dla siebie. Dawid pielęgnował bycie blisko Pana. On chodził z Bogiem. No słuchajcie, jeżeli jesteś gdzieś tam w górach, nikt cię nie widzi, masz trochę tych owiec, nikt cię nie kontroluje. Ale Dawid tam wiernie służy swojemu ojcu. Tak jakby go ojciec widział. Nie dopuszcza, żeby uszczuplone było stado. Nie dopuszcza do tego. A jeśli coś się dzieje tragicznego, gotów jest walczyć i walczy. On tam, moi drodzy, mógłby strzelać z procy, zabawiać się, zwołać kolegów, innych pasterzy i turniej, mogliby sobie turnieje robić. Ale tam czytamy, że Dawid siadał, brał harfę i układał pieśni dla Boga. Ktoś powiedział, takie marnotrawienie czasu. No ale całe niebo jest pełne chwały i pieśni uwielbienia dla Boga. A więc pracował ciężko, był tym, który wielbił Pana tam, gdzie to nie było na pokaz, to nie było chwilowe, to był styl jego życia. A więc bądź blisko Pana zawsze. Dlatego Jakub pisze, zbliżcie się do Boga, tak? I mamy obietnicę, a On zbliży się do was. A więc jeżeli ja szukam Pana, szukam Jego obecności i ja Jego chwalę i chcę to robić w każdym czasie, gdziekolwiek jestem, na ile to jest możliwe, Bóg to widzi. I zaczynasz się podnosić w swoim duchu, w wierze, w poznawaniu Pana. Zaczynasz widzieć coraz jaśniej, wyraźniej, jak wielki, jak wspaniały jest Bóg, do którego należysz i któremu służysz. Po trzecie, Dawid chodził w czystości serca przed Panem. Psalm 29, wiersz 2 mówi tak. Dawid tak się modli w tym psalmie. I 29 psalm, wiersz 2. I to jest, myślę, też dotyczy każdego z nas. Oddajcie Panu chwałę należną imieniu Jego. Złóżcie Panu pokłon w świętej szacie. Zwróćcie uwagę, tu nie tylko chodzi o oddawanie chwały Bogu, ale mamy oddawać ją w taki sposób, aby ta chwała była miła Bogu, czyli w świętej szacie. Dla mnie to jest nic innego jak odniesienie z czystym sercem, z czystym sumieniem. Kiedy nie chodzę w jakimś grzechu, w jakiejś nieprawości przed Panem, a później chcę Go uwielbiać. Bo szczerze powiem, to dla Boga jest wstrętne. Czystym sercem. A więc ja to widzę u Dawida. Psalm 51 to jest napisany psalm po tych tragicznych grzechach w życiu Dawida. Kiedy dochodzi do momentu, że boi się, że utracił łaskę. Dlatego on tam w rozpaczy woła: nie odbieraj mi swojego Ducha Świętego. Przebacz mi. Słuchajcie, niesamowity psalm. Niesamowity upadek, niesamowity psalm, który mówi, jak wielka jest łaska i przebaczenie naszego Pana. Kiedy człowiek szczerze pokutuje ze swojego grzechu, szczerze odwraca się i woła do Boga o miłosierdzie. Oto Pan okazuje łaskę. I oto Dawid tego doświadczył. I on dbał o to. Dlatego był nazwany prawym człowiekiem. Pomimo tego, że robimy wiele błędów, możemy być prawymi ludźmi, kochani. Kiedy mamy upodobanie w tym, aby chodzić w prawdzie jedni z drugimi.
żeby nie udawać, nie być innymi na zewnątrz, a innymi w środku. Powinniśmy tego pilnować, abym nie był zakłamany i obłudny, żebym umiał, jeżeli już nie mam nic dobrego o Pawle do powiedzenia, to już nic nie mówię. Ale jeżeli mam, to będę mówił. Rozumiecie, żeby nie było to, że coś innego próbuję stworzyć, a coś innego jest w moim sercu. Dlatego muszę badać swoje serce, badać sam siebie. I jeżeli widzę w sobie to zakłamanie, tą obudę, to jest, wiecie, to jest właśnie ten wróg, który próbuje zająć miejsce w naszym życiu poprzez kłamstwo, obudę, nieszczerość, to powinniśmy iść na kolana i prosić: Panie, obmyj mnie i oczyść mnie z tego. Chcę być czystego serca przed Tobą, prawym przed Tobą. Dawid miał wiarę, po czwarte. A więc patrzył na Pana, chodził w bliskości z Bogiem, dbał o czystość swojego serca i po czwarte miał wiarę. To było niesamowite. Dzisiaj Bóg wyda ciebie w moje ręce i ja twoją głowę przyniosę jako trofeum. No, dzisiaj dla nas szokujące, nie? W naszej kulturze, w tamtych czasach to było normalne. Pamiętajcie, że Biblia mówi o wydarzeniach, postawach, zachowaniach według jakby tej miary kultury, tego, co tam się działo. Dla nas szokujące. Ale tak wtedy było. I okazuje się, że Pan był z Dawidem. Halleluja. Oto wybiegł i wiecie, on mówi tak: Bóg wyda mnie. Ja wierzę, że to sam Pan kierował tym kamieniem. Bóg wyda cię w moją rękę. Pan wyrwie mnie z ręki tego Filistyńczyka. Dawid jest wymieniony wśród mężów wiary na tej liście 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. Bóg wyda mnie. Wszyscy drżeli, wszyscy się bali, a on, ten młody chłopak z tą torbą, bo żadna zbroja na niego nie pasowała, króla Saula, leci naprzeciw tego. Pomyślą, no... Nie. To był wierzący. Wiecie, że wierzący czasami są traktowani jako tacy... Ale on miał żywą wiarę. On nie leciał, żeby go ten Goliat przebił tą włócznią, jeszcze tym mieczem ogromnym go... On nie leciał jak szaleńc, jak kamikadze. On leciał, bo wiedział, że zwycięstwo należy do Pana. I on mówi: nie idę w swoim imieniu. Idę w imieniu mojego Pana, mojego Boga, któremu służę codziennie, który jest ze mną i ja wiem, że jest ze mną i będziesz wydany w moją rękę. Moi drodzy, stało się coś, co się wydawało niemożliwym. Goliat padł. Dawid dobiegł i odciął mu głowę jego własnym mieczem. I wielki okrzyk radości w obozie Izraela. I wszyscy rzucili się w pogoń za Filistyńczykami i odnieśli totalne zwycięstwo. Kochani, to jest to, czego Bóg pragnie dla ciebie i dla mnie. Nie żebyśmy byli deptani, gnębieni, niszczeni, ale żebyśmy stanęli naprzeciwko Goliata, naprzeciwko tego, który próbuje nas wystraszyć, który próbuje, jesteś pokonany, nie zrobisz kroku dalej, abyś stanął w imieniu Pana i powiedział: dość tego, zwycięstwo należy do mnie. Przez imię mojego Pana. Jeszcze jedną rzecz. Ja wiem, że Dawid był namaszczony Duchem Świętym, ale na jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Kiedy walczysz z wrogiem, walcz Bożymi metodami. Nie próbuj powiedzieć: a, bo świat tak robi, to ja też. Walcz Bożymi metodami. Wydawałoby się, że Dawid jest skazany na przegraną już na samym początku. Co mam na myśli? Kiedy Biblia mówi tak, Jakub mówi: zbliżcie się do Boga, a On zbliży się ku wam. Poddajcie się Panu, tak? A dopiero wtedy, tam jest dalej napisane, a przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. A więc kiedy
masz wyraźnie, że masz do czynienia ewidentnie z siłami ciemności, stają przeciwko tobie, to nie baw się w jakąś grzeczność, w jakieś rozmówki, ustępstwa i tak dalej. Powiedz, w imieniu Jezusa Nazareńskiego nakazuję ci, idź precz. A on, tam jest napisane, w popłochu ucieknie. A więc działaj stanowczo, zdecydowanie, z odwagą. Ale na jeszcze jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Kiedy masz do czynienia z ludźmi, ja wiem, że Bóg używa ludzi, diabeł też używa ludzi. Ale Biblia nam mówi, że my nie toczymy walki tak naprawdę z człowiekiem. Ale ludzie często powstają jeden przeciwko drugiemu. Pamiętajmy, walczmy zawsze w Boży sposób. Rozumiecie, co mam na myśli? Jeżeli ktoś ci robi źle, to ty mu oddaj tym samym. Chodzi mi o to, walcz w Boży sposób. Tych, którzy cię przeklinają, co masz robić? Zacznij ich błogosławić. Tych, którzy zrobili ci krzywdę, co powinieneś zrobić? Biblia mówi, czyń im dobrze, a jeśli trzeba, przebacz im. Nie noś urazy w swoim sercu, zagniewania w swoim sercu. A więc kiedy walczysz z wrogiem, bo za tymi postawami, rzeczami kryją się te siły ciemności, walczmy po Bożemu. Amen. Kiedy Jezus był na krzyżu, moi drodzy, nie oddawał tym samym, ale modlił się za swoich oprawców. Przebaczał swoim oprawcom serca. Bo nie chcemy być rozdzieleni, ale chcemy mieć społeczność na bazie prawdy i miłości. Amen? We właściwy sposób. Wiecie, jesteśmy pod taką presją świata. Wiecie, jak patrzę na te reklamy, niby taka się wydaje reklama. Brawo, ja. Brawo, ty. A on na końcu mówi, brawo, ja. Wiecie, jak mnie to... Ja tego nie mogę. To jest tak antyewangeliczne. To jest ukryte, takie ukryte pompowanie właśnie swego ja. Zwróćcie uwagę. Samorealizacja. Co da? Wszystko sam. Także zawsze dostaję takiego skrzywienia. Takiego dyskomfortu. Ale to dzisiaj jest modne. To ja. A Bóg mówi zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Kiedy toczymy tą walkę i chcesz mieć zwycięstwo, powiesz, to jest naiwne. To nie wyjdzie. Ale muszę wam powiedzieć, tak walczył Jezus. Tak walczyli uczniowie. Wiecie, czasami mówili zdumiewające rzeczy. Jesteśmy jak owce ofiarne, przeznaczone na rzeź. Tak? Tak jest napisane? No jak martwa owca może wygrać? Ta owca się musi postawić. Za bardzo nie ma czymś zawalczyć, nie? Ale okazuje się, że kiedy wybieramy Boże drogi, Boże metody, wtedy to już nie jest nasza walka, ale Pan sam staje do walki za nami. I Pan zaczyna zmieniać sytuację. Halleluja. I to jest nagle, że doświadczasz mocy i cudów Boga w swoim życiu. Jak można zapłacić czynsz? Jak Paweł nam tutaj mówi. Nie wiem, jak co dalej to się toczyło, bo musiał ten 1000 zapłacić. Ale Bóg coś uruchomił. Bóg coś sprawił. Bóg coś dał. Kiedy na Nim polegamy, kiedy Bogu ufamy, kiedy patrzymy na Boga i ludzie mówią, jesteś głupi, dzisiaj nikt tak nie postępuje. Ale wiecie co? Kiedyś w wieczności to będzie chlubą naszą, kiedy staliśmy się głupcami dla
i z powodu Chrystusa i Ewangelii. To nie będzie brzmiało jak obelga, ale jak wyróżnienie. Powstań do walki w Jego mocy. Popatrz na Pana dzisiaj. Miej wiarę w swoim sercu. Zadbaj o czystość swojego serca. Bądź i naucz się codziennie budować z Nim relacje. Szukaj namaszczenia Ducha Świętego.